Po raz pierwszy na sport.pl strefa futbolu. Michał Gaca, Dawid Szymczak, dzień dobry. Żyjemy w czasach, gdzie piłkarz już dawno przestał być traktowany jako zwykły sportowiec. Piłkarze są teraz o wiele ważniejsi. Można powiedzieć, że niekiedy mają do spełnienia prawdziwą społeczną misję. Kamery śledzą ich każdy ruch, każdy gest, każde spojrzenie na murawie i poza nią. Korzystują to lepiej lub gorzej, jednak dziś w strefie futbolu przyjrzymy się tej lepszej stronie zachowań piłkarzy. W ostatnich dniach cały internet obiegł filmik z udziałem brazylijskiej gwiazdy FC Barcelony Neymara. Brazylia rozgrywała towarzyskie spotkanie w Republice Południowej Afryki i po meczu na boisko wbiegł bardzo młody fan Neymara. Taryfy ulgowej nie było, dzieciak został złapany przez ochroniarzy niestety. Do akcji wchodzi jednak Neymar, bierze to dziecko na rękę i wspólnie później z kolegami podrzucają nim w górę. Przyłącza się ojciec, który chce zrobić temu swojemu dziecku zdjęcie z brazylijską gwiazdą, jednak wtedy zostaje odciągnięty przez ochroniarzy. Pomaga mu David Luiz, który bierze od niego ten telefon, cyk, fotka gotowa, jest pamiątka, jest Neymar. Świetny na boisku, no i także wielcy poza nim. Ale akcji charytatywnych nie brakuje, no i dobrze. Jedną z takich akcji przygotowała dla swojego chorego fana Chelsea Londyn. Chłopiec został zaproszony na mecz Ligi Mistrzów pomiędzy Chelsea Londyn a Schalke 04 Gelsenkirchen. Duże emocje na twarzy młodego kibica, wielka radość z możliwości zobaczenia swoich idoli na żywo. Oczywiście nie koniec. Po meczu z młodym chłopakiem spotkali się najwięksi przedstawiciele Chelsea z Romanem Abramowiczem na czele, Jose Mourinho, Oscar, David Luiz czy też Branisław Iwanowicz. Oni wszyscy odpowiedzieli na kilka pytań chłopaka, no i tam wiadomo, podpisali się. Najlepsze miało jednak dopiero nadejść. W końcu tunelu wyłonił się John Terry, który był taką wisienką na torcie dla tego młodego fana Chelsea. Kapitan The Blues spędził z chłopakiem cały wieczór i cały następny dzień. Grali razem w piłkę na Stamford Bridge, a później udali się do klubowego sklepu i kupowali różne gadżety. Skoro John stawia, grzechem by było nie skorzystać. Jak że mimo wielkiej kasy, którą zarabiają, pozostają jednak ludźmi. Takich wzorców potrzebuje dzisiejsza młodzież. Jak się okazuje, pomagać można nie tylko dzieciom, co doskonale udowodnił Cristiano Ronaldo. Podczas okresu przygotowawczego Królewcy wyjechali do USA, gdzie rozegrali swój sparring z londyńską Chelsea. Zegar wskazał 67 minutę. Wtedy na murawę wpadł kibic, który bardzo szybko zgubił ochronę i udał się prosto do największej gwiazdy królewskiej, do Cristiano Ronaldo. Obaj przytulili się dosłownie, jakby byli braci. Kibic krzyczał coś do ucha Cristiano, a gdy wszystko już mu powiedział, został odprowadzony przez niego do ochroniarzy. Aplauz publiczności, wzrok Jose Mourinho mówi dosłownie wszystko. Prawo jest jednak prawem i Albańczyk, który przebywa w USA, mógł zostać wyrzucony z koledżu i deportowany do Albanii. Tak się jednak nie stało. Cristiano Ronaldo w 100% wykorzystał swój autorytet i napisał list do prokuratury w Miami, gdzie bronił swojego fana, zwracając uwagę na to, że on w żadnym momencie nie był agresywny, a Cristiano przez chwilę nawet nie poczuł się zagrożony. W liście prosił o niewyciąganie konsekwencji wobec Albańczyka. No i udało się. Prokurator przychylił się do prośby Cristiano Ronaldo i Albańczyk pozostał w USA. Dziękujemy za uwagę. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to zapraszamy na nasz kanał YouTube. Wystarczy tutaj w wyszukiwarce wpisać frazę strefa futbolu, a następnie kliknąć subskrybuj i wtedy żaden odcinek Was z pewnością nie ominie. Bezpośredni link do naszego kanału znajduje się w opisie tego filmu. Do zobaczenia.